Kurdejsztan pochwaliła się, jak spędza piątkowe popołudnie. Widok iście sielankowy, a my podpatrujemy, jak urządziła salon. Barbara Kurdejszatan bardzo szybko po narodzinach synka wróciła do aktywności w social mediach. Pokazała między innymi fragment wyprawki dla Henia, pochwaliła się sylwetką krótko po porodzie, a także pokazała pierwszy spacer i przy okazji zdradziła, jaki model wózka wybrała. Była bardzo podekscytowana. Jesteśmy pierwszy raz na spacerze z małym. Jestem strasznie podekscytowana. Bardzo mi się to podoba. Mogę teraz tak przez pół roku nic nie robić, tylko chodzić na spacery. Jest cudnie, zachwycała się aktorka. Nie ma też oporów, żeby pokazywać relacje z domowych pieleszy, tak jak w ubiegłą sobotę, kiedy razem z Rafałem Szatanem i Hanią oglądała The Voice of Poland. Dzisiaj podzieliła się kolejnym sielankowym obrazkiem. Barbara Kurdejszatan z rodziną wypoczywa w salonie. Od momentu, kiedy Basia Kurdejszatan zdecydowała się podzielić wieściami o ciąży ze swoimi fanami, chętnie pokazywała kolejne etapy oczekiwania na maluszka. Zdradziła, że powita chłopca, pokazała fragmenty wyprawki. O tym, że Henio jest już na świecie, dumni rodzice poinformowali 23 września. Prawdopodobnie nie jest to jednak data jego urodzin. Dowodem jest komentarz, w którym aktorka, odpowiadając na zaczepki jednej z internautek, napisała: a skąd pani wie, że to był pierwszy dzień? To wy tak myślicie? Otóż nie był. Ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci, ani czwarty. A mój czas jest zawsze tylko dla mnie i to ja o nim decyduję. Kurdejszatan nie tylko zajmuje się Heniem, ale także znajduje czas, by być aktywną w social mediach. Na swoim Instastory dodaje relacje, w których zdradza co u niej nowego. Niedawno pokazała fragment uroczej wyprawki, zaprezentowała swoją sylwetkę po porodzie. W piątkowe popołudnie pojawił się kolejny uroczy post. Basia i Rafał rozłożyli się na kanapie, Henio śpi. Jest sielankowo. Jak wasz piąteczek, piątunio? U nas, jak widać, u każdego pełen relaks. Dobrego i wygodnego wieczoru, kochani. Uśmiechy.